Witamy serdecznie. Dziś mamy 4 dzień marca 2024. Ja wiesz, że tam pamiątka śmierci. Zmiana oświadczeń duchowych. Pamiątka. Pamiątka śmierci głoszą. Wszyscy głoszą śmierć, my głosimy zmartwychwstanie Chrystusa, który żyje jako król, nie Pan. Bo kto mówi Pan na Chrystusa, to jest faryzeusz i morduje Jana 19:15. Mamy króla. A Pan też od podatku, trzeba płacić podatki, płacimy, tak? Chrystus przychodzi, jest najlepszy baranek. A wszystkie religie, jak faryzeusze, robią to samo. Chrystus przyszedł właśnie w Jego czasie, prawdzie, miłości. Przedłużył iskra prawdy, Chrystusa Króla z Polski. Także Jana 10:16, jeden pasterz, jedna owczarnia. Jest teraz szczepienie pogan, z pogan Rzymian 11, rozdział 25-26. Mateusz 6:24. Ja jestem z poganin szczepionych w Izraela. Czystych obrzydzanych serca. Jaka miłość. No, miłość właśnie świadkowie Jehowy mają być między sobą. To jest taka miłość od Jehowy. Miłość obłudna, a tu jest miłość nieobłudna. Na tej miłości jest budowane królestwo. Tylko w tej miłości, co Chrystus uczył, jako wzór doskonałej miłości. Apostoł Paweł cierpiał, Chrystus cierpiał, a nie miał grzechu, ale cierpiał. Oni nie cierpią, bo oni wszelkie cierpienia zło zwalają na innych. A sami się wywyższają jak faryzeusze. Szkoda tej organizacji, bo ona idzie na zagładę. A my ratujemy świadków Jehowy, bo mam dwóch braci świadków Jehowy rodzonych, to też mi szkoda. No, Chrystus chciał zbawić Izraela całego, jako król Izraela. A 11 wierzyło, 11, a Chrystus jako jeden doskonały nauczyciel. Mateusz 28. Ja przykazuję, nie nauczamy, bo kto naucza jest fałszywy nauczyciel i zwodzi właśnie. Religię zakładają, jak nauczają. Także Chrystus jest królem jak gwiazdy w koronie. Objawień 12:1, 12 gwiazd, to jest 12 aniołów. Objawień 21:12. No i Chrystus przychodzi, tu są anioły, czy te gwiazdy, to są anioły. Bo 7 aniołów gwiazd już przeminęło. Kreska jotka się spełnia. I po środku baranek, tu nie ma, tu jest po środku, objawienie 7:17. Baranek po środku, bo jego ojciec, nasz dziadek mu wszystko przekazał. No, świadkowie są córą tej świątecznicy, tej Watykanu, co jedzie na polityce, na bestii. Oni są córą. I koniec panowania świadków Jehowy, bo oni panują nad człowiekiem ku jego szkodzie, bo oni myślą, że wszyscy zginą w Armagedonie, ale ci, co będą wybrani, dadzą się wybrać. Jana 15:16-27 będą aniołami, nie pionierami, bo demokracja, demony muszą kłamać, czy to religijne, czy polityczne, to Duch Prawdy każdemu objawi, jaka jest prawda. Jak przyjmiecie prawdę wcześniej, to mniejszy ból, bo jak nie będzie religii, polityki, to Chrystus będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. Jana 10:16, Ezechiela 34. Dziękujemy fałszywym nauczycielom, pastorom, co się pasł na dzień uboju. Judy cały list mówi o stanach duchowych religii widzianych, bo Chrystus, my mamy wiarę Abrahama, Abraham wierzył, że syna dostał po 25 latach, urodziła mu jego żona, która jej łono nie było płodne, Sara. 90 lat miała, jak syna Izaka rodziła, daje Abrahama. I teraz Chrystus, który był zamordowany na drzewie zielonym, nie na palu, nie na krzyżu, Łukasza 23:37 i 43, ten łotr na prawicy jako anioł, jako owca, co zginęła z domu Izraela, będzie w raju. Mówi, wspomnij Jezus, jak będziesz w swoim państwie. Jak będziesz w niebie. Nie, jak będziesz w swoim królestwie. Ten łotr dał mu tytuł króla. Król przychodzi, król króluje, nie może panować. A wszystkie religie panują, a myślą, że służą. Ale służą panu diabłowi. A pan to jest grecki bożek. Zobaczcie, sprawdźcie, komu służycie. Allahowi nie służycie, nie? To tamci w Allaha to są lepsi, są od was, gorsi. Wszyscy, jak nie macie Chrystusa, to jesteście w świecie diabła. Zakłamani w religiach faryzeuszy. Także my wskrzeszamy, pierwsze zmartwychwstanie głosimy, Mateusz 10:8, wskrzeszamy świadków Jehowy, Iskra Prawdy z Polska, Urszula 3:8, kanał Urszula 3:9 na YouTubie. Poglądajcie sobie, jak głosimy na cały świat, Dzieje Apostolskie 1:8. Jesteśmy świadkami aż po krańce ziemi. Tak, i ten siódmy anioł przekazał nam błogosławieństwo, objawienie 1:16:20. Tutaj miał przyjście Chrystusa 11:15, Henryk Krzymczak. Objawienie 21:9-12 nam przekazało 12 aniołom błogosławieństwo i ja błogosławię aniołów. Mateusz 24:31, żeby przyjęli prawdę Chrystusową. Efezjan 4:20-21. Uczymy się Chrystusa.
No bo pan Jehowa to jest ze świata diabła. Jehowa jest firma 8 milionów świadków Jehowy, fałszywych proroków. No a Chrystus jest królem, Dzieje Apostolskie 7:17, tam nie skłamali. Pisali wcześniej Pana Jehowy, pisali później w przykład Nowego Świata. W tej Biblii, że Jehowa jest Nowym Testamencie wpisany, ale Pana sobie zostawili i panują. Także rzeczywistość jest inna. Na całym świecie głoszą 239 krajów. Tutaj zainteresowany rozmowa jest, a tu nie mogą rozmawiać z Urszulką, która nigdy nie była świadkiem Jehowy. Ale poproszę o zaproszenie. No. Także zbory Chrystusowe zapraszamy. To świadkowie Jehowy zapraszając. Tereska, mogę wziąć zaproszenie? Ja tak. Ale mogę przyjść na pamiątkę, no zapraszacie. A ja mogę? Chodźcie przy tym. Tereska, Chrystus, za miłość jest. Tereska, to jest za miłość, tej prawdziwej. Prawdziwej. Reakcja była taka, bo Bóg tego świata, którego Chrystus zamknął na moich oczach, zaślepił najbardziej świadków Jehowy. Tak. Oni fałszują Słowo Boże, my wykładamy Słowo Boże, bo jesteśmy prowadzeni Duchem Prawdy, Jana 14:17, Duch Prawdy daje życie, Duch Święty zwodzi, no i Jehowa też zwodzi ludzi, bo litera prawa zabija Ducha Życia Chrystusowego. Rzymian 8:9, to nie ma Ducha Chrystusowego, którego głosił apostoł Paweł, jak się nawrócił, Dzieje Apostolskie 9:5. Jeszcze tutaj, że On jest Bogiem naszym, Chrystus jest Ojcem, jest barankiem. Naśladuj się baranka, króla, bez pana i nauczyciel. I ta światłość was, niedługo Mateusz 5:22, zobaczycie go. Każdy go w sumieniu zobaczy, Chrystusa tego żywego, co apostoł Paweł zobaczy. Błogosławimy.